Były momenty, gdzie gwiazdy, bo mówimy ciągle o gwiazdach, bo tancerze wszyscy tańczą cudownie, tańczyły naprawdę dobrze, ale też były momenty tragiczne moim zdaniem w tej edycji, wyjątkowo słabe, ale to też powoduje, że zrobiło się bardzo kolorowo. Myślę, że rzeczywiście starałam się po prostu wrócić do swoich korzeni, ponieważ czułam, że w ostatnich edycjach tak się rozsiadłam wygodnie w fotelu i tak grzecznie, tak przyjemnie, a ja jednak muszę cały czas pamiętać o tym, że ja naprawdę nie gwiazduję, tylko ja jestem sędzią zawodowym. I sędzia zawodowy, no myślę, że mógł być jeszcze ostrzejszy niż ja. Staram się to układać w miarę możliwości, przyjemne słowa, aczkolwiek zgadza się, że nie do końca komuś się mogą podobać. Według mnie to, co wszystko mówiłam na wizji, to tak gwiazd zasługiwały, więc jakby się tego nie wycofuję, ale chyba też się dobrze czuję. Nie dlatego, że komuś sprawiłam przykrość, tylko dlatego, że jestem sobą. Tomek, przecież ja go uwielbiam. No. Właśnie, ale tutaj jednak się ocenia gwiazdy, a nie tancerzy. Tak, tak. Także dobrze się czuję, że wróciłam do siebie chyba z powrotem, że jestem, nie mówię, że wcześniej byłam jakaś może nieszczera z sobą, ale rzeczywiście taka rozsiadłam się wygodnie w fotelu i tak mi było dobrze. A teraz jestem ponownie czarną mambą i bardzo mi z tym dobrze. I znowu ten pazur wrócił. I znowu ten pazur wrócił. Niech w drugim odcinku jeszcze bardziej się martwił.